dzisiaj wyjechaliśmy w taki lżejszy teren, żeby nie katować takich kurde kładzisy, bo to wiadomo, jakby tak codziennie dawał im po garach kurde, to one by długo nie wytrzymały pewnie bez remontu. Także robimy sobie mały przelot. Kurde, myte były. Tutaj jeden z widzów dał mi patent, pomysł na to, żebyśmy wrzucali filmiki codziennie. Tylko teraz od was zależy, czy chcecie te filmiki, żeby były te shoty, czy takie dłuższe. Piszcie w komentarzach. Dobry sprzęcik, żeby w takie coś wjeżdżać. Ale to chyba w przyszłym roku, może nie wiem, w wakacje, żeby kupić dwa krosy dla Dawida 125 i dla mnie 250. Myślę nad tym Kajo. Jak oglądałem filmiki o nim, no to źle nie jeździ. No i ktoś też dobrze powiedział, że lepiej kupić Chińczyka V8 koła i nim jeździć, niż kupić używanego KTM-a czy jakieś inne Kawasaki czy tam coś za 15 i żeby stało cały czas rozwalone, nie? Albo drugie 15 trzeba by było w nie włożyć. No ale to jeszcze daleko, daleka droga. Musicie wpłacać do mejty. Będzie szybsza droga. Łocie. Właśnie to mnie w kładzie denerwuje, że krosikiem to sobie przejeżdżasz przez te kolejinki elegancko. Dawid w sumie też, ale mój jest szeroki i wpadam w te kolejiny. I przeważnie zakopuję się. Wczoraj znalazłem dobry patent na to. Ktoś tu popierdziela. Kurde, dzisiaj myty. Ale nie opłaca się myć tych kłap. Odpalić tego live'a, mam nadzieję, że będzie dobrze i że wszystko chyba dobrze załapałem, jak to tam włączyć. No zobaczymy jutro, jak ktoś to się nie denerwujcie.
Wojtera, czy mi da swojego chłana tego na mono, na taśmę chłanie. Ojcze, tata! Tata! Zajmijmy się za nakładami! Czy jeszcze się to i się zakopa? Aha, jeszcze jest co? Tak wszystko trzeba kontrolować. Pączki umiem robić. Jak nie wiem, może każdy umie pączki robić, ale jak się przewali. Ja się boję, bo takie mocne góry podjeżdżę. Nie to jak tata. Jak wam się podobał ten filmik, to zostawcie łapę w górę i suba.
Ale się rośnie muszki.